Witam Was, moi drodzy, na live'ie, na tej stronie, którą prowadzę w polskim języku. Najczęściej rozmawiam gdzieś tam po rosyjsku, a koledzy mówią, że jakbym zapomniał trochę już o tym, że są też Polacy wśród moich znajomych. Ja chcę zrobić live'a i podzielić się swoimi takimi przemyśleniami ostatnich tam kilku dni. O tym, na ile to jest ważne być zrozumianym w życiu, o muzyce i o książkach. Moi drodzy, każdy z Was na pewno odczuł to, jak pomaga nam muzyka w trudnych sytuacjach. Borykamy się w życiu na przykład z samotnością, albo są trudne takie chwile, może spotkało nas coś przykrego, a czasami coś się dzieje fajnego i zobaczmy, jak muzyka pomaga przeżyć te różne chwile, poczuć się lepiej, w pełni, jakby odczuć na przykład to, co się dzieje. Nawet na imprezie muzyka pomaga. Ja mówię, jakie przyjemne są uczucia. Ale jeśli mamy czasami taką chandrę, depresję na przykład, z kimś rozmawiamy i tworzy się kłótnia, to mamy wrażenie, że człowiek nas nie rozumie. I próbujemy i czujemy się tacy nieusatysfakcjonowani. W ogóle ja pamiętam w dzieciństwie, że na pewno to był stan taki depresyjny. Ja często miałem takie uczucie, że nikt mnie nie rozumie. Jestem przez rodziców, przez szkołę, przez dorosłych, przyjaciół nierozumiany. I to było bardzo przykre uczucie. I dzisiaj wielokrotnie można się też tak czuć z różnych powodów. Możemy mieć takie przykre uczucie, na przykład, bo coś się nieprzyjemnego wydarzyło w pracy, w relacjach z kimś, nie? Mamy problem wewnętrzny i czujemy się z tym problemem samotni. I tutaj muzyka. Zobaczcie, jak pomaga muzyka. Ja miałem takie wybrane utwory, mam do tej pory, które mi pomagają. I czasami ich słucham wielokrotnie, tam dziesiątki razy, a może setki już razy. Tam. Mam kilka utworów, które słucham z rana. Kiedy jestem, muszę się zmobilizować do zrobienia czegoś, się zmotywować. A jest muzyka, którą słucham na przykład, żeby zasnąć. I która mi pomaga w tym, żeby się tam zrelaksować i odpocząć i zasnąć. A więc mam takie kawałki, które ja powtarzam i słucham i ja tylko sam je rozumiem. Wiecie co, ja słuchałem takiego naukowca, takiej pewnej kobiety, która zajmuje się świadomością i naszym umysłem. I ona właśnie powtarza o tym, że muzyka bardzo rozwija umysł dziecka na przykład. I trzeba słuchać i nie tylko dzieciom uczyć się muzyki, grać na instrumentach, ale też słuchać trudnej muzyki. Trudnej muzyki w jakim sensie? No na pewno to jest klasyczna muzyka. Ja bym nie powiedział, że ja w dzieciństwie słuchałem klasycznej muzyki, u mnie w domu mnie tego nie nauczono, ale fajnie, że zacząłem dość wcześnie słuchać bluesa i mając, nie wiem, 14 lat, to była taka audiokaseta pierwsza i zacząłem się wsłuchiwać w bluesa. I teraz mówię o czym, że się wsłuchiwać. Ważne jest, kiedy słuchamy muzyki, że próbujemy ją zrozumieć. I tak jest z klasyczną muzyką i z trudną muzyką, kiedy właśnie ta pani naukowiec powiedziała takie ciekawe słowa, że muzyka bardziej rozwija umysł dziecka i umysł człowieka niż tam matematyka, fizyka i w ogóle różne tam zadania takie, ćwiczenia matematyczne i tak dalej. Jest dla umysłu muzyka jest większym wyzwaniem, zrozumienie muzyki jest taką zagadką, takim super treningiem dla rozwoju umysłu. Trudna muzyka, kiedy słuchamy i staramy się tą muzykę zrozumieć. Kiedy gra dużo różnych instrumentów i my zaczynamy analizować, jak one ze sobą tam współgrają i tak dalej. A więc orkiestra na przykład. Czy też może to być blues, ja uważam jak najbardziej, czy jakieś tam grupy rockowe, które mi się podobają. Ja próbuję znaleźć tam gitarę basową, perkusję i tak dalej. Nie zawsze rozumiem tekst tego, co jest śpiewane, ale słowa autorów też mają znaczenie. Tworzy się jakaś atmosfera. I ostatnio tutaj w te takie dwa dni, kiedy ja o tym myślałem, chcę się tym podzielić pewną definicją. Ja nie wiedziałem, jak to określić, że muzyka pomaga w różnych tych nastrojach i tak dalej. I teraz ja wiem, jak ja mogę to nazwać. Ja nagle poczułem, że ja jestem rozumiany. Że właśnie takie uczucie, słucham tej muzyki, że z człowiekiem bym rozmawiał o jakichś problemach, o swoim nastroju, on by mnie nie zrozumiał, ja bym nie wiem, jak mu tłumaczył to. I tego uczucia
że ja jestem rozumiany przez kogoś, nie mam. A słuchając muzyki, właśnie tak się zacząłem, jakby teraz mogę to określić, że ja zacząłem być, czuję się rozumiany. Nie tylko, że ja rozumiem tą muzykę, ona mi się podoba. Ale jadę i na przykład mam jakiś problem, jakieś takie wewnętrzne przeżycia i nagle muzyka daje mi takie poczucie, jestem rozumiany przez muzykę. Może to brzmi teraz trochę tak abstrakcyjnie, no mi się spodobało takie zdefiniowanie tego, jak muzyka na mnie wpływa. Dlatego ważne jest jakby próbowanie zrozumienia muzyki po pierwsze, kiedy ją słuchamy. I wtedy dzieje się coś takiego, że mamy ulubione utwory i muzyka rozumie nas. I mamy takie... nie jesteśmy sami. To jest super lekarstwo na to, żeby nie borykać się w samotności muzyka, tak? Ze swoimi różnymi przeżyciami, trudnymi chwilami. Oprócz tego, kolejna myśl, która mi przyszła do głowy, to książki. Są książki, które my czytamy, uczymy się i to jest bardzo pożyteczny trening dla rozwoju umysłu w ogóle. To jest nie tylko jakaś tam wiedza techniczna, ale to jest trening umysłowy. Uczymy się myśleć, uczymy się analizować, kiedy czytamy trudne książki. Dlatego warto jest czytać i próbować zrozumieć książkę. I teraz jest ciekawa myśl, ale są takie książki, do których my wracamy. Czytamy je kilka razy. Dlaczego? Bo czujemy się, że jesteśmy my rozumiani. One dają nam takie ukojenie. Nie, że ja tą książkę coraz lepiej rozumiem. Ale w końcu czytam z takim uczuciem, tak jakbym ja był rozumiany przez kogoś. I ja zdejmuję się z nas pewien ciężar, że ja przestaję się czuć samotny. I teraz ja nie ukrywam, że od lat czytam Biblię z żoną i tak dalej. To jest praktycznie codziennie my to robimy. I ona mówiła, że na nią tak psalmy działają, bo w Biblii jest 66 ksiąg, i małych ksiąg, różnych tam pisarzy. I są takie miejsca, i ogólnie to jest taka książka, którą trzeba zrozumieć, która wymaga wysiłku, żeby ją zrozumieć, czyli o co tam chodzi w ogóle. Ale ona mówi, że czasami jak miała właśnie taką depresję albo jakieś kryzysy, nastroje, że czytała, wracała do księgi psalmów. Po środku w Biblii, gdybyście mieli Biblię papierową w ręku, otwieracie po środku, macie księgę psalmów. Psalmy tak naprawdę to są utwory poetyckie albo utwory muzyczne. I do mnie teraz dociera, dlaczego czytając psalmy, tak, tą poezję, która jest zawarta w Biblii, ona tak pomaga. To nie kwestia nie tego, że my czytamy, żeby tam zrozumieć coś. To też jest ważne, kiedy my czytamy z chęcią zrozumienia. Ale są takie miejsca w Biblii, kiedy my czytamy i ja czuję, że ja jestem rozumiany. Że ze swoimi problemami nie jestem sam. I w tej chwili tak, ja wierzę, że Biblia to jest Słowo Boga. Ja nie będę was tutaj przekonywał, zachęcał, bo to jest moje osobiste. Możecie potraktować Biblię jako normalną książkę, ale zachęcam do sprawdzenia. Są momenty, które są trudne, trzeba zrozumieć, ale Księga Psalmów jest czymś takim, kiedy czytamy, że czujemy, że ktoś nas rozumie, że ja nie jestem sam ze swoimi problemami. I tego uczucia nie da człowiek. Jest coś wyższego w tym. W tym, kiedy czytamy Biblię, albo czytamy właśnie Księgę Psalmów. I to są takie utwory, do których można wracać i wracać i wracać. Moi drodzy, wniosek taki, którym chciałem się głównie podzielić, że mamy przykre uczucia, czujemy się źle i bardzo często łączy się to z samotnością, ponieważ naszych problemów jakby nie możemy przekazać tego, co czujemy innym. Ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że ja czuję się nierozumiany. Ludzie w depresji są nierozumieni. I teraz muzyka pomaga, czytanie książek pomaga. Tylko trzeba mieć taki cel, żeby próbować zrozumieć muzykę, po pierwsze, albo książki. I znaleźć te utwory muzyczne, te książki, które dają nam to uczucie, że ja jestem rozumiany. U mnie jest tak z muzyką. Jest niektóre płyty, niektórych wykonawców. Ja słucham i słucham i słucham. I teraz do mnie dotarło, że tak naprawdę ja czuję się rozumiany. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest, że ten utwór daje mi takie uczucie. I podobnie ma się rzecz z książkami. Zachęcam do spróbowania, do tego, do czytania, słuchania, jakby do sprawdzenia tego, jak to się ma w rzeczywistości. Co wy o tym myślicie? Napiszcie, jeśli będziecie mieli ciekawe wnioski. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.